Dzień dobry w kolejnym odcinku. Dawno nas nie było, bo się dużo działo. Kto ogląda regularnie, zauważy, że nagle nasza hala zmieniła swój entourage. Co się dzieje? No, przyszła jesień. Wszystko, co było do spakowania, do wysuszenia, prawie wszystko zrobiliśmy. Wyczyszczone, także jest wszystko zrobione. I przyszedł czas na zmiany. Mamy nowy projekt. My nigdy tego nie robiliśmy. Nasi znajomi tutaj z pracy robili. Część przynajmniej z nich. Natalia miała już okazję przy tym jakby pracować. Z szefem. Trudne to jest? Nie. Z twórcą tego. 25 lat temu popełnił wielki błąd, bo nie zapatentował tego. Nie opatentował, to tak powinno się mówić. I co? No i wyszła kaszanka. Bo trzy różne firmy już zaczęły też to robić, nie? Dokładnie. Tłumaczymy, co my mamy tutaj. Tu w tych kadziach, że takie nazwę, jest, co Natalio? Parafina. Tam jest jeden kolor, tu jest biały. Tutaj jest znam kolejny. Proporcje, ale nie powiem. Ale znam proporcje, wiem, o co wiem, chodzi. Wiem, ale nie powiem. Tak. Nie mogę powiedzieć. No bo... Tutaj jest ważne jest proporcje, jeśli chodzi o ilość barwnika i tak dalej, tak. Tak wyglądają stanowiska pracy. Tutaj jest 66 jest stopni. Jedna para. Jedna moczy, druga pakuje. Tak, jedna osoba będzie moczyć, czyli tutaj będą wkładane róże. Podniosę? Nie podniosę. Sklejone, moczone będą róże, będą wrzucane do wody. Tu dookoła są różne kolory, jak można zauważyć. Tutaj spójrzcie, mamy zrobione różne, różniste kolory. Oliwkowy, tam gdzieś jest żółty, tam jest jakiś inny, kolejne, miętowy i tak dalej. Tu będą kolejne stanowiska, gdzie będą osoby maczać, co? Róże. Już Wam pokażemy, o które róże chodzi. Będą maczane... Są tam, tak, zostawione są do rozkwitnięcia. No, kwiaty są tutaj, proszę bardzo, opakowania, żeby... Jak one się nazywają, te róże? Róże wieczne, tak? Znaczy one, no, to są zwykłe róże. To wygląda jak kuchnia normalnie, jak w Kambodży kuchnia. Tak, garkotłuki. Ale zamieniają się na wieczne róże, tak. Mówią, ale... Takowe róże. Wy, panie, doskonale znacie się na różach, bo to tam żadna filozofia. Takie róże, jak tutaj widać. Nawet tak pachną. Ale to są najzwyklejsze żółte róże. One będą maczane w wosku. Tylko one muszą się rozwinąć jeszcze. Tak, dlatego są na zewnątrz, bo część róż jest w... Może uda mi się. Może będziemy mieli szczęście. Tutaj są inne rośliny przygotowywane do robienia bukietów. Drogie panie, tak, tam są małe róże, tu są duże róże, na górze róże, na dole fiołki. Drogie panie, już wam powiem, to ja byłem zszokowany, ale kobiety różne rzeczy. Farbowaliśmy tą kapustę. Tak, to jest kapusta, żeby było jasne. Kapusta, ale to jest taki mutant właśnie, który jest wsadzany do bukietów. I z tych poszczególnych kwiatów, plus dodając tam w oddali widać, przepraszam za hałas, tam w oddali widać pampas, trawę pampasową, która mnie wykańcza. Ona jest skończona, czy dopiero myśleliście? Ona nie jest skończona, ona jest odstawiona, teraz będzie się pomału otwierać i tą trawę i robi się bukiety. Po pięć, to znaczy robi się tutaj różne kompozycje, no i taki bukiet może kosztować nawet około 20 jurka euro. Dlaczego się nie robi, żeby było ładnie? Także tak to wygląda. Mhm. Natalia, jesteśmy w Leiden, a Natalia przechodzi sobie, nawet nie zwróciła uwagi. Jest misio Jasia Fasoli, patrz! Pamiętasz? Jaki misio Jasia Fasoli, pani się przesunie, spójrzcie na tą klasykę. Co tutaj mamy? Ten fajny, no. Klasyka Harley Davidson. Petarda. Piękny. Słuchajcie. Czujesz? Spodziewałem się tramwaju, ty.
Jakie tramwaje? No to tak tramwaje dzwonią. Bydgoszczy by tramwaj czwórka. Słuchajcie, no wracając do tematu, jest no piękne. Jest rocznica 450, proszę. Czego rocznica? 400? No właśnie, bo my jesteśmy zupełnie, jak zawsze, przypadkowo w Leiden. I przypadkowo again trafiamy na imprezę. Przypadkowo trafiamy na imprezę. 450 lat. 3 oktober. Tutaj co tu mamy? Aha, no tak. Holenderskie markety. Markiety. Gdzie my byliśmy? Z mamusią byliśmy w Amsterdamie na takim, pamiętasz? Tak, był, ale swego taki czasu. Stary. Taki stary, oczywiście, bez sera. Bez sera się nie liczy. Ty, może moje frytki belgijskie, te wielkie są. Oni zawsze tam stoją. Frytki. Turecki chleb. Co my mamy tutaj jeszcze? Warzywa. No to będzie dzisiaj dobrze. Ale ogólnie to nie jest cel naszej dzisiejszej podróży, no ale co robić? Ostatnim razem byliśmy tutaj, to były same materiały, tkaniny. O, zupa dyniowa. Co tam mamy ciekawego? Kuchnia indyjska. Tutaj oczywiście każdy się musi prezentować, coś eleganckiego. Tutaj coś z kurczaka, bo widzę kip. Cześć, ja już teraz nauczył holenderskim, to już teraz... Trochę się posiedziało, to się... Tak, wszystko z kurczaka. Ale dobrze, że jest ciepło w ten weekend, naprawdę można... Ciepło. Słuchajcie, ja w kurce chodzę. No dobra, po jest ostatnim, fajnie. No jest fajnie, no, ale po ostatnim lokaucie, co musiałem przeleżeć jeden dzień. Oj, no... My faceci inaczej przechodzimy choroby, kobiety tego nie zrozumieją. Kobiety tego nie zrozumieją. Nie, faceci są jacyś dziwni. Mówią, że kobiety są dziwne. Nie, to faceci są dziwni. My mamy inny sposób na chorobę. Dużo stękać i marudzić. Tak jest. Okej. Okay. Ja myślałem, że już w sumie w Holandii mnie nic nie zaskoczy, a jednak mnie zaskoczyło. Chłopaki dają radę. Jak cygan jedynak, mniej więcej takie zaskoczenie. Co będę mówić? Spójrzcie na to. Co tu płynie? Dobra reklama dla Volkswagena. A mówią, że Volkswagen tonie. To jeszcze nie tonie. Dobrze? Rewelka. Tutaj mamy pełno łodzi. Leiden. O, już ludziska się zbierają, młodzi zrobili. Można. Jak nie wolno, a bardzo się chce. Wszystko można. Proszę bardzo. Chyba elektryczny. Zasapany, słuchajcie, idziemy do naszych znajomych, jesteśmy przy Hadze, za nami są wydmy, tutaj też wydmy i inne krzaki. Poteczki sobie. Tak, a my jesteśmy już, wychodzimy nad Morze Północne, no i tu gdzieś mamy się spotkać z naszymi znajomymi. O, proszę, ładnie tutaj. Jak to mówią? Da się żyć. Da się. A co tutaj? Aha. Samolot. In germanische Lager Bombentachen leci. Samolot. No tak. A nie, tutaj można... To jest lotnisko zaraz. Tak, ale podobno te loty można wynająć sobie nad... Dobra, miastami. Aż taki odlotowy to nie jestem. My polatamy sobie... balonem. Polatamy sobie... balonem. Balonii. Pani sobie winszuje balonem. No idziemy sobie. Pierwszy raz tutaj w sumie jesteśmy. Już jest. Już także okej, okay, lecimy się ściskać. No i jesteśmy sobie tutaj. Spotkaliśmy się ze znajomymi i siedzimy sobie właśnie pomiędzy Scheveningen, które tam jest, a portem w Rotterdamie. Tutaj sobie siedzimy w takiej
Miller's, tak chyba to się nazywa knajpa, tam piesek biega. Mamy piękny zachód słońca. Chłodno. Kurtki normalnie już to, proszę bardzo. A Holendrzy niektórzy jeszcze na boso biegają. Kozaki. No ale to oni są inny chów to jest. Także sobie tak spędzamy miło czas. Dawno się nie widzieliśmy z naszą koleżanką, także dużo się dzieje. Przez rok, ten ostatni, który się nie widzieliśmy, no to dużo się wydarzyło u nas i u niej. Także jest co opowiadać. Jutro też się spotkamy. Może do Leiden zabierzemy. No i okej, okay, mamy teraz mamy okazję. Tam jest właśnie stanowisko pracy. Tak. I Sean. I robimy takie róże. Tak, Sean bierze na przykład 10, specjalista, bo zawsze zaczyna się od 1 do 5, jak się ludzie uczą moczyć. Ale on od razu ciśnie 10, tak? I od razu do kubła z wodą, bardzo zimną. Hello. Więc tak to wygląda. I to są... Tam są świeże róże, takie bardziej rozwinięte. O, tada! I have a short one, a long one. The long one in this part is the other one, we can roll with the short one. Okej, tam okay. Natalia przygotowuje się do... do swojej pracy, a tutaj teraz tak wyglądają przygotowane, to będą później siedziały dziewczyny, tutaj też są jakieś, ja nie wiem, wy panie to wiecie co to za kwiatki, różny kolor tej parafiny, bo to tak się teraz nazywa, nie wosk, bo oni to mówią wax, ale okej. Okay. No i tu jest stanowisko Natalii, która teraz musi to wszystko, a dostaje tam proszę bardzo porcję. Tak, tutaj po 30 sztuk, musi być równo po... Poustawiane 5, 5, 5, 5 i pakujemy. Najpierw folia, później ten. No i tak wygląda właśnie ten. Taka praca. Taka praca. No i tam już są moje wózki zrobione. Tak już pokazywałem właśnie. No, tam są kolejne, różowe. To następne są, ale wszystko chyba pod inne kolory pójdą. Tamte różowe chyba pójdą pod róż. Dokładnie. Bo wtedy ładnie się pokrywa wosk, nie? Pod no, bordowe idą. No dobra, to ja nie będę tu, żeby przedłużać, bo my musimy kończyć. Za dzisiejszy odcinek ja krótki. Tak, jest dużo się dzieje. Także wam bardzo dziękujemy. No i co? I niech wam się darzy.